Sensacje okrutnego wieku, rozdarty płaszcz, bogactwo i zdrada. Jest 26 czerwca 1295 roku. Po 200 latach bezkrólewia i rozbicia dzielnicowego arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka przeozdabia skroń księcia Przemysła II wymarzoną koroną królewską. Gnieźnieńska katedra po raz czwarty staje się świadkiem hucznej ceremonii koronacyjnej. Wydaje się, że rozpoczyna się nowa, wspaniała karta w historii Polski. A jednak 7 miesięcy później nieznani sprawcy uprowadzają króla, który twardym snem odpoczywa po zapustowej nocnej biesiadzie w Rogoźnie. Wkrótce, niedaleko Porąbca, zostają odnalezione porąbane mieczem zwłoki władcy. Marzenie o odrodzeniu starej piastowskiej potęgi wciąż nie może się spełnić. Prolog tej ponurej zbrodni rozpoczął się znacznie wcześniej. Opowiem wam dzisiaj historię księżniczki uwięzionej w wieży. Opowieść o miłości, zazdrości i krwawej zemście. W rolach głównych wystąpią wspomniany już książę Przemysław, późniejszy król Polski oraz jego pierwsza żona Ludgarda. Co myślała nastoletnia księżniczka Ludgarda ze Szczecina, stojąc na ślubnym kobiercu i patrząc w ciemne, odmęte oczy przystojnego księcia Wielkopolski Przemysława? Czy te oczy mogą kłamać? Czy on mógłby serce złamać? Ślubuję ci bogactwo, miłość i że mnie nie opuścisz aż do śmierci. Amen. Tego samego popołudnia szczęśliwy pan młody wziął udział w turnieju ku czci nowo poślubionej małżonki. Z 12 uczestników w finale pozostali już tylko niepokonany książę Przemysław w lśniącej zbroi oraz tajemniczy czarny rycerz na kruczoczarnym rumaku. Czarny rycerz jak grom z nieba runął na swojego przeciwnika i ku zdziwieniu wszystkich w okamgnieniu pokonał niezwyciężonego dotąd Przemysła. Zwycięzcą okazał się nie kto inny, tylko Dobek Zaręba. Towarzysz zabaw dziecięcych i dworzanin księcia, który za swój wielki wyczyn z rąk księżniczki otrzymał wspaniały miecz z czarną rękojeścią. Ślubuję, że od tej chwili po kres życia mojego tym mieczem będę bronić mojej dobrodziejki, księżniczki Ludgardy i pomszczę każdą krzywdę, której by doświadczyć miała, choćby mi głową za to przyszło zapłacić. Już to widzę. Książę Przemysław z uśmiechem na ustach pogratulował zwycięzcy, ale odtąd w jego sercu czarnym ogniem płonęła śmiertelna uraza do jego czarnego pogromcy. Myślę, że nie stało się nic. Mijały lata. Piękny sen o szczęściu księżniczki przeradzał się stopniowo w ponury koszmar. Przemysł, wiecznie zazdrosny o Dobka, zamieniał życie małżonki w pasmo nieustannych udręczeń. Czy miał powody ku zazdrości? Tego dziś już nikt nie wie. Książę, niczym późniejszy Henryk VIII Angielski, obwiniał małżonkę o brak męskiego potomka. Zamknął ją na wieży w poznańskim zamku. Gdy pewnego dnia książę wyruszył na polowanie, pod oknem udręczonej księżniczki znów pojawił się nie kto inny, tylko czarny rycerz na kruczoczarnym rumaku. U jego czarnego boku wisiał miecz z czarną rękojeścią. O pani, jak bardzo ci do twarzy w tej sukience. Jak mam cię uratować z tej nieludzkiej opresji, najcudowniejsza księżniczko? Uciekaj, szlachetny rycerzu na kruczoczarnym rumaku. Książę przekroczył właśnie bramę zamkową. Biada nam, za moment tu będzie. W tym samym momencie Przemysław, powiadomiony od swoich wiernych dworzan o wizycie Dobka, pomknął z łowów niczym strzała wprost do komnaty swojej małżonki.
Małżonko występna, znów coś knujesz, żmijo zdradziecka. Pozwól mi odejść, książę, nic od ciebie nie chcę, tylko wolności. Dmuchawce, latawce, wiatr, dmuchawce, latawce, wiatr. Wiem, że on tu był. Ślubowałem, że mnie nie opuścisz aż do śmierci. Nie mogę złamać słowa. Książę jak opętany wybiegł z pokoju swojej małżonki. Wkrótce do komnaty weszły nieznane księżnej służące. Nazajutrz Ludgardę odnaleziono zamordowaną. Uduszono ją w jej własnym łożu. A miało być tak pięknie, miało nie wiać oczy nam i ociekać szczęściem. Miało być 100 lat, 100 lat. Żadna z trzech żon Przemysła nie dała mu męskiego potomka. Co stało się z Dobkiem Zarembą, nie wiadomo. Ale świadkowie, którzy w 1296 roku jako pierwsi dotarli do okaleczonego ciała Przemysła II, twierdzili, że tkwił w nim zatopiony miecz z czarną rękojeścią. Miecz do złudzenia przypominał oręż, który Dobek otrzymał od nieszczęsnej księżnej Ludgardy po wygranym turnieju weselnym. Ludzie powiadają, że na zamku w Poznaniu ciemną nocą można czasem dostrzec bladą postać księżnej jadącej z czarnym rycerzem na kruczoczarnym rumaku. Czy ktoś widział miecz u jego boku z czarną rękojeścią? Tego miecza nikt nie widział. Sensacje okrutnego wieku.